Nazywają się Digger i lubią hałas. Ostatnie próby to pot i łzy. Jednym słowem, ciężka praca, bo przed nimi małe tournée w nietypowych miejscach. Wiadomo, zawsze jest to pewien stres, bo jak do pomieszczenia wchodzi 20-30 skazanych, wydzieranych facetów, czy 3 razy takich jak ja, no to można się wystraszyć, ale jest to kwestia obycia się. Muzycy na pomysł grania koncertów w więzieniach wpadli całkiem niedawno. Inspiracją dla nich była ta muzyczna legenda. Jeszcze jakieś parę miesięcy temu to w ogóle bym o czymś takim nie pomyślał. Tak, oglądałem wideo Metallica. Było coś takiego, o fajnie chłopaki mają, grają w więzieniu, może my byśmy też kiedyś zagrali, no i całkiem niedawno słowo stało się ciałem. I chociaż o ich muzyce trudno powiedzieć, że łagodzi obyczaje, to jednak w tym miejscu się spodobała. No bardzo fajnie grali chłopaki, wiadomo, tylko trochę inna akustyka w takim złym stylu była, może zorganizowany ten koncert w złym miejscu, ale tak dobrze było. Czadowy, jak gdyby taki ciężki rok. Bardzo mi się podobało. Tak jak i samym muzykom, dla których występy w więzieniach i aresztach to niesamowite doświadczenie. Były jakieś rozmowy, krótkie autografy, płyty chłopaki dostali, czy jeszcze dostaną, bo mieliśmy tam akurat tylko 2, no i obiecaliśmy, że reszta też dostanie, przyślemy i powinni być wszyscy zadowoleni. Zadowolenia nie kryją też pracownicy zakładów karnych. To są pożądane działania w kierunku readaptacji do wolności i zagospodarowania, tak jak mówiłem wcześniej, czasu wolnego. Coraz częściej i chętniej jednak sami więźniowie potrafią sobie go zagospodarować. Kto jest życiowym partnerem Beyoncé? Tu w areszcie śledczym w Bytomiu niektórzy więźniowie pracują przy radiowęźle. Robimy po prostu dni, tak dzisiaj jest środa, jest rockowa, a wtorek na przykład jest techniczne granie. I to bardziej na tym to polega. Inni pomagają w bibliotece. Dla nich to jedyna odskocznia od codzienności. Pobudka, mycie, apel, śniadanie i zaś. Monotonia, jakiś telewizor, coś tam, list, jakieś książka. I tak dzień za dniem. Dlatego każda niezapowiedziana wizyta tak cieszy więźniów. Jeżeli przyjeżdżają tacy artyści, to widać, że też wierzą w to, że my możemy być normalni, nie musimy kraść już, nie? Zespół Digger za sobą ma już 3 koncerty w zakładach karnych. Mocnych dźwięków słuchali już osadzeni w Raciborzu, Cieszynie i Wojkowicach. Muzycy poprzestać jednak na tych koncertach nie chcą. To są normalni ludzie, tyle że po prostu jest całkiem inny klimat i to na dzień dobry nas najbardziej przerażało w tym wszystkim. Po prostu samo wejście, jak zamykają się drzwi, to jest po prostu kosmos, nie? Nikomu tego nie życzę. Nowe doświadczenie, nowy teren, może nowi przyszli fani. Z wyrokami i zawięziennymi kratami, dla których ta muzyka bardziej niż z buntem i gniewem kojarzy się z odrobiną wolności. Tomasz Brzoza, Silesia Informacje.